Opowieść Indian Prairie. Żona bizona. Bizony biegają stadem. Biegnące szaleńczo zwierzęta ginęły, spadając z wysokiej skały. Tam czekali inni mężczyźni z plemienia, by dobić półprzytomne zwierzęta. Potem nieśli je do wioski i oddawali kobietom. Z chaty wyszła łagodna gałąź. Była córką wodza plemienia, jej babką była wierzba. Szła prosto na stado bizonów, jej ruchy były płynne jak wiatr. Jej postać była lekka jak oddech. Szła uratować tych, których kochała. Biegiem, pędem, galopem, biegnij, biegnij, biegnij! I łagodna gałąź starzała się w piachu, zbierając wspomnienia ich ciał. I tańczyła, i tańczyła, i płakała, a każdy z bizonów wstawał i żył. W maleńkim iglo z dala od osad ludzkich żył młody mężczyzna imieniem Imujak. Jego życie wypełniała ciężka praca, a jego głowę wypełniały tęskne myśli. Marzył, by do jego domu ze śniegu wprowadziła się piękna młoda kobieta. Nie wiedział jednak, jak miałby ją zdobyć. Po pewnym czasie dostrzegł ruch. Popędził szybko w tamtą stronę, ale nie był to jego pies. W otwartej wodzie kąpała się piękna młoda kobieta. Kobieta była zachwycająca. Człowieku, stój! Co robisz? Musisz pójść ze mną, powiedział Imujak. Chcę cię uczynić moją żoną. Bo jestem tym, kim jestem. Opowieść japońska. Dopiero niedawno snycerz wykuł jego miecze. Dopiero niedawno pojawiły się pierwsze włosy na jego brodzie. Ale pan Moujin wybrał go sobie, ulubił go i przyjął jak syna. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wyciągnę moje miecze i dokonam zemsty. Na zimno. Idź, Keiko Kuchebi, uważny wężu, powiedziała matka. Przeznaczeniem wojownika jest służba lub śmierć. Przeznaczeniem matki wojownika jest zgoda. Pan Moujin wyznaczył bowiem Keiko Kuchebi na swojego pierwszego sługę. Musisz zatem iść, syn, powiedziała. Niechaj bogowie powrócą cię tu mądrzejszego. Niezwykle szybkim ruchem wyciągnął miecze i machnął nimi 7 razy. Głowa ptaka spoczęła obok jego martwego ciała. Keiko Kuchebi oddał ukłon duchowi przeciwnika, wyczyścił miecze i ruszył dalej. Porządek dla powstrzymania wichrzycieli, spokój dla uciszenia zgiełkliwych, oto panowanie nad sercem. Opowieść aborygenów pełnia kokosa. Dawno, dawno, dawno temu, kiedy ziemia była jeszcze bardzo młoda i kiedy ludzie nie wiedzieli jeszcze o swoim istnieniu, bo ich po prostu jeszcze nie było. Wśród gorących lasów, wśród ciepłych jezior, wśród wysokich gór mieszkali oni. Oni byli bardzo ładni. Oni byli bardzo mądrzy. Oni nie znali strachu. Oni płakali tylko ze szczęścia. Oni byli jednością. I nagle...
wiadomo dlaczego. Stał się wybuch. Po prostu wszystko wybuchło. I oni? Oni. Oni rozpadli. Każdy na dwa oddzielne kawałki. Jak dwie części kokosa. Ci, którzy byli tu zawsze, powiadają, że kiedy księżyc dogoni słońce, złączą się znowu i rozkwitną pełnią i zazielenią spustoszoną planetę.